Zbyszek. Witam i od razu zapraszam Cię do kulturalnego spędzania wolnego czasu zimą. Gdzie Ty mnie zabrałeś? Do teatru. Zabieram Ciebie, a przy okazji zapraszam wszystkich widzów w BHM. Zostańcie z nami. Zbyszku, powiedz mi, rozumiem, disco polo, muzyka taneczna, ale czemu teatr? Jak to czemu teatr? Teatr? Kino rozumiem, oglądamy, śmiejemy się, a w teatrze trzeba chyba myśleć. Właśnie, w kinie masz wszystko podane, kawa na ławę, a tutaj trzeba troszeczkę się wczuć w klimat. Co mi zaproponujesz? Zaproponuję Ci właśnie to, co mam w programie, który dostałem w teatrze. Między innymi tango, kolacja na cztery ręce, łobuziaki na wrotkach absurdu wykuci. Polecamy, naprawdę warto zobaczyć. O nie! Czy nie? Czy nie? Za późno kochać się? Czy nie? Czy nie? Nie warto słuchać się? Czy nie? Czy nie? Nie wolno kochać się? O nie, o nie, nie szukaj więcej mnie. Co jest nas? O nie!
czekasz na radość i spełnione sny. Kolory tęczy dosięgają cię, w górę wyciągasz dłonie, by dotknąć jej. To nie jest sen, to życie takie jest, że czasem trudno zebrać się. Jest tak jak jest, nie zmieni tego nikt, może ty. No jednak Zbyszek, przekonałeś mnie. Twój pomysł z teatrem całkiem mi przypadł do gustu. Polecam to wszystkim. Uważam, że wszystkie sposoby kulturalnego spędzania wolnego czasu są dobrymi pomysłami. Co wy na ten temat sądzicie? Piszcie, mailujcie. Doszły mnie słuchy, tam wiesz, poczta tak zwana, ta pantoflowa działa, że ostatnio w studiu odwiedzili cię zupełnie nowi lokatorzy. Nie lokatorzy, a zupełnie nowy zespół, zespół Mr. Night, suwalska grupa. Mam w Suwałkach babcię, ciotkę i wujka, pozdrawiam. Są to absolutni debiutanci na scenie muzycznej, takiej medialnej scenie muzycznej. Wybaczcie im, że troszeczkę są stremowani, no, ale każdy od czegoś kiedyś musi zacząć. No i kamera to jednak... My też na początku, różnie z nami było. A więc czas start. Moim i waszym gościem jest dzisiaj suwalska grupa Mr. Night, czyli... Aśka. Rysiek. Słuchajcie, pochodzicie z Suwałk. Powiedzcie, czy polska muzyka taneczna na Suwalszczyźnie jest tak samo popularna jak tutaj u nas na Białostoczyźnie? Myślę, że raczej tak. Są słuchacze, chcą tej muzyki słuchać, a więc... To jest wasz debiut medialny, tak? Tak, zgadza się. Skąd w ogóle pomysł na powstanie zespołu, na to, żeby grać? Grać dopiero zaczęliście teraz, czy zespół już istnieje dłużej? Zespół Mr. Night istnieje już około 13 lat. W tym składzie występujemy od mniej więcej 5 lat. A skąd pomysł? Po prostu lubimy to robić. Długo pracowaliście nad swoją nową płytą? To znaczy, jako całokształt, teksty, muzyka zajęło nam to półtora roku. A kto pisał teksty? Ja. Ty, tak. Świetnie. A jaki jest tytuł na waszej płyty? Hej kochanie. Hej kochanie. A z czym to ma, co ma to ma wspólnego z czym? No chyba Zbyszku powinieneś wiedzieć. Czyli śpiewasz to dla żony, tak? No, mniej więcej. Myślę, że widzowie są z pewnością ciekawi, jak prezentujecie się na scenie.
I ci, którzy nie mieli do tej pory okazji, żeby was zobaczyć, będą mieli okazję, żeby za chwileczkę właśnie tutaj w studiu zobaczyć próbkę waszych umiejętności. Do czego serdecznie wszystkich zapraszam. Mamy dla was konkursik. Pytanie będzie proste. Proszę. Znam ich dobrze. Tak więc grupa Topless ostatnio koncertowała za granicami kraju, poza granicami kraju. I pytanie nasze dotyczy tego, gdzie to było? Gdzie koncertowała odpowiedź grupa malutka, Topless? Na pewno nie Europa. Zazwyczaj nas ludzie oceniają, nas ludzie... No ja zawsze jestem tym złym, ty jesteś tym dobrym, ale możemy to zawsze zmienić. A tym razem my mamy okazję, żeby zastanowić się nad kimś, nad czyjąś grą, nad tym jak się w danych sytuacjach zachowuje na scenie. Bardzo dobrze, że przyprowadziłeś mnie teraz do teatru, Lalek, idziemy. No, cieszę się również. Szybki wózek czerwony, ty to lubisz mała, bierzesz moje kluczyki, szalejesz nim do rana, na wieczorem zakładasz moje ulubione mini, znam ciebie. Więc to mnie dziwi. Potem idziesz tańczyć do klubu nocnego. Znowu pijesz drinki z nieznanym kolegą. I podchodzisz ze zdziwioną miną. Co mam zrobić z taką dziewczyną? Dziś oszalałem, przez nią nie spałem. Z taką dziewczyną noc jest chwilą, co za krótko trwa. Dziś oszalałem, przez nią
Razem, gdy się wieczór zbliża, ty mi mówisz o tym, że jest dziś impreza. Wspólny kolej z klasy ma dziś imieniny, będzie piwo i piękne dziewczyny i muzyczny odlot do białego rana, więc się zgadzam teraz, moja ukochana, znowu wieczór. Przetańczymy cały, bo jesteśmy właśnie na fali. Dziś oszalałem, przez nią nie spałem. Dla wielu teatr lalek kojarzy się wyłącznie z dziećmi. Tak, z dziećmi. Kojarzy. No właśnie, scena dla dzieci, ale dzisiaj proponuję ci odwiedzenie teatru sceny dla dorosłych. A co tam jest grane? Między innymi Płaszcz. Mhm. Ciekawa sztuka? Bardzo. Zapraszamy. Skorzystasz? Pewnie. No to zapraszam. Kolejny odcinek programu Boom Hit Music już za nami, jednakże jest to pierwszy z cyklu tych kulturalno-rozwijających. Oświatowych. Chcemy wiedzieć, czy taka forma programu Wam odpowiada, czy taka forma programu Wam pasuje. Piszcie do nas swoje sugestie, opinie na adres znany z dołu ekranu, bądź też na zakończenie programu. Ja chciałam tylko dodać, że czasami człowiek musi się też rozwijać w drugim kierunku. Nie tylko w takim, w jakim się kot do tej pory rozwijał. Do zobaczenia. Cześć. Na pewno nikt mi nie uwierzy, że miałem 18 lat, że śniły mi się góry złota, dziewczyna. Śniły